Cześć, cześć, Ula z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam pokazać album. Album nie byle jaki, bo na 35. rocznicę ślubu. Jest olbrzymi. Zmieściłam prawie 140 zdjęć formatu 9x13, mniej więcej. Te starsze zdjęcia, no one były w takich różnych formatach, ale mniej więcej 9x13. Także no niezłe wyzwanie było przede mną. Cały album jest zrobiony z kolekcji Craft O'Clocka, Rays of Sunshine. Jest cudna ta kolekcja. Ja już zrobiłam z niej 3 kartki i na różnych kanałach się jakby one pojawiają. Jedna jest tam w sklepiku kości, druga u Craft O'Clocka, trzecia u mnie na kanale. No i jak zamawiająca się zdecydowała na tą kolekcję, wybrała ją na ten album, byłam przeszczęśliwa. Album jest cudny. Bez zdjęć możecie go oglądnąć w dalszej części tego filmu. Postaram się podzielić ten film na rozdziały, tak żeby łatwo było Wam znaleźć co i jak. Natomiast teraz chcę Wam pokazać właśnie ze zdjęciami. Oczywiście, no niestety, zdjęcia są zasłonięte, więc może efektu takiego super nie ma. Jeżeli się zdjęcie odsłoni, no ale jednak mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tutaj, jak widzicie już na okładce, mamy, to jest okładka ta laminowana z Craft O'Clocka. Jest serwetka i zbudowałam na tym kompozycję. Użyłam też takich materiałowych wstążek. Tutaj i tutaj. No a na to w zasadzie papiery, resztki papierów, które mi zostały z zrobienia tego albumu, tak? Tutaj mamy elementy z kolekcji. O tych materiałach też za chwilkę Wam powiem, ale są właśnie te tekturki z Craft Uli. Tutaj też są takie listki, listki, kwiatki, nie wiem, z Craft Uli. No i tutaj moje ulubione takie jakby, nie wiem, czy to są ryżyki, czy coś. Zrobiłam je na kartce dla babci. I bardzo mi się spodobał ten patent, więc zrobiłam tutaj tak samo. Dodałam jeszcze kuleczek z tapioki w sumie. I zostawiłam to na noc. Miałam wrażenie, że za chwilę się to wszystko rozsypie. Ale słuchajcie, przeleżało noc. Jak odwróciłam album, nie zsypała się ani jedna kulka. I wyobraźcie sobie, że ozdabiałam album każdą stronę jeszcze, no prawie każdą stronę. Dodawałam tam jakieś kwiatki, jakieś właśnie tagi i tak dalej. I odczepiła mi się jedna kulka, dosłownie jedna kulka. Więc super, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że na tej jednej się skończy. No ale zobaczymy. W każdym razie pierwszy raz robiłam album z taką tutaj z takim okrągłym brzegiem. Jestem super zadowolona, że mi to wyszło. Wzorowałam się na tutorialu Laboratorium Papieru, ale ona robiła okładkę z materiału, natomiast nie z laminowanej okładki i bałam się, czy to na pewno wyjdzie. Troszeczkę jest sztywna, zobaczycie. A dobra, nie będę Wam spoilerować. Powiem w trakcie tutorialu, jaki mam na ten temat przemyślenia, a teraz miałam po prostu Wam pokazać, co tutaj jest. Więc to jest strona okładkowa, tu już się zaczynają te karty. I tak, tutaj właśnie jeszcze będzie napis i tutaj będzie napis, ponieważ te zdjęcia, które są tutaj, jak otworzymy, muszę sobie zerkać w kamerę, czy wszystko to widać. To są zdjęcia, które były robione przed ślubem. Mamy taką klapeczkę, jeszcze jedną, zamykaną na magnes. No i tutaj właśnie ma być coś a la, nie wiem, tak się poznali, albo nie wiem, zanim coś. Tutaj są zdjęcia ze ślubu. Już macie okazję zobaczyć, jak piękna jest ta kolekcja, jeśli jeszcze jej nie znacie. Promienie słońca, Rays of Sunshine.
Jak otworzymy tutaj, to mamy też, to jest zamykane na magnes, bo to jest cała strona, a tutaj sobie otwieramy. No i mamy klapeczki, na które nie obklejałam papierami dodatkowo, żeby nie dodawać grubości. Tutaj mamy po prostu bezpośrednio zdjęcia przyklejone. Tu jest akurat ślub cywilny, to jest ślub kościelny. Tutaj mamy datę ślubu kościelnego. Tutaj mamy jeszcze jedno zdjęcie ze ślubu cywilnego. Taka klapka, ona już nie jest na żaden magnes ani nic. I tutaj kolejne zdjęcia. Zobaczycie, że niektóre strony są ozdobione właśnie, na przykład tak jak tutaj mają jakieś takie dodatkowe dekoracje, a niektóre nie są. Tak jak na przykład ta. Ona ma w zasadzie tylko tutaj taga z opisem, jakby co to było. Natomiast same papiery są tak same w sobie ozdobne, że nie ma sensu, żeby to zasłaniać po prostu. Szkoda papierów zasłaniać. Na przykład tutaj są wzorzyste, więc nie ozdabiałam tego dodatkowo. Tutaj też był kwiatek, więc jakby został tak, jak jest. No to była. Aha, tu jest jeszcze zdjęcia z wesela, więc sobie mamy takie klapeczki. Kontrola kamery, dobra, jest ok. I te dwie klapki nie są na magnes, one są luzem, tylko ta klapka, która jest tutaj, przytrzymuje całość. Widzicie, że całkiem dobrze się trzyma, nic nie odpada, więc jest ok. I to były takie zdjęcia jakby wstępne, czyli trochę przed ślubem, trochę ślub. A teraz jest trzecia część, też niepodpisana, coś ala żyli długo i szczęśliwie. No i znowu, tutaj całość mamy, jakby całość jest z karty, ale ona jest nadbudowana, czyli mamy dodatkową klapkę, która się otwiera z kieszonkami. Tu widzę, że mam nieoklejone zdjęcie, więc podniosę tylko to. Z jednej strony mamy po prostu papier, a z drugiej strony właśnie jest zdjęcie przyklejone. No i tak się to prezentuje. Dobra, tutaj mamy, prawie się kończy ta karta. No i znowu już dwa zdjęcia, troszeczkę ozdóbek z odbitymi, gdzie to jest, co to jest. Tutaj miałam bardzo dużo zdjęć, które były takie nie z jednego czasu, tylko z okresu jakby kilku lat. W związku z tym zrobiłam książeczkę. Takich książeczek w albumie są dwie. I mam zaklejonych kilka zdjęć. Jak to wygląda? Po prostu też, żeby nie nadawać grubości, one są tutaj tylko papier kraftowy. I jeżeli było, nie wiem, zdjęcie pionowe, przyklejałam jedno, ewentualnie dodawałam jakieś takie drobne ozdóbki typu kwiatki. Natomiast jeżeli mam zdjęcia poziome, no to wtedy są przyklejone dwa i tyle. Więcej Wam już nie mogę pokazać, bo nie mam ich obklejonych. Belly band jest przytrzymany magnesami, żeby się ta, no, ta książeczka, żeby nie wypadała. I zobaczcie, że tutaj jest też kompozycja taka fajna zrobiona. I to nam się też otwiera. I w środku jeszcze mamy dodatkowe zdjęcia, które jakby były konkretnie zrobione, nie wiem, jednego dnia, więc dlatego są tutaj, jakby osobno, nie z tą książeczką. Co mamy dalej? Dalej mamy znowuż taką kombinację, jak pogodzić wiele zdjęć z różnych okazji, które też są rozwleczone w czasie. No i pomysł był taki, że zrobiłam sobie takie karty. Z jednej strony, na przykład, jest rozpoczęcie szkoły, są urodziny dzieci, jest pierwsza komunia, święta szkoła muzyczna i zabawy karnawałowe. I z jednej strony jest zdjęcie jednego dziecka, a z drugiej strony jest zdjęcie drugiego dziecka. Tutaj może wyjmę jeszcze te, zobaczycie, że to jest tak na zmianę. I jeżeli zdarza się tak, że jedno zdjęcie na przykład jest pionowe, a drugie zdjęcie jest poziome, no to też tutaj napis inaczej zrobiłam. Po prostu jeden jest w poziomie, drugi jest w pionie. I tak.
I tutaj, gdzie się dało, gdzie miałam trochę więcej miejsca, czyli wiedziałam, że mam dużą przestrzeń między kolejnymi kartami, no to budowałam sobie taką małą kompozycję, żeby coś się jednak zadziało, żeby to nie był taki zwykły po prostu papier. Ta strona jest chyba taka najbardziej rozbudowana. Tutaj mamy taga, który informuje o tym, co się, do czego to zdjęcie się dotyczy. No i teraz tak, otwieramy sobie to na lewo i mamy dwa zdjęcia też z tagami podpisanymi. Te akurat odbijałam stemplami, ale są też takie, które pisałam ręcznie. No, zabawa ze stemplami była przednia. Stwierdziłam, że współczuję ludziom, którzy musieli kiedyś w drukarni układać te literki koło siebie. Naprawdę, już wolałam to wykaligrafować niż pisać, niż układać te stemple, bo wszystko się po prostu sypało. Widzę, że muszę przesunąć. Dobra. I tak, tutaj mamy klapkę, też widzicie, że kompozycja. Akurat na tym papierze w groszki zawsze jest kompozycja. Bardzo jakby wydawał mi się pusty. Nie ma kwiatków, więc jest pusto. Musiałam coś dobudować tutaj. Tutaj mamy kartę, która z jednej strony jest właśnie obklejona papierem, no i kaligrafia moja, ale ona jest właśnie na magnes i służy nam po prostu za przytrzymanie tego, co się tutaj obok dzieje. Czyli mamy dwie klapki, no i nasza zapinka, i ta też jest zapinana na magnes. Czyli raz w jedną stronę, raz w drugą stronę otwieramy klapki, ale jest ok. No i widzicie, że ona cała sama w sobie jest jakby gruba. Musiałam też jakby zrobić taki dystans, żeby te wszystkie zdjęcia się pomieściły na grubość, prawda? No i w drugą stronę też sobie tutaj wyciągamy taga pięknego i otwieramy tą stronę. I z kolei tutaj mamy właśnie klapkę, a tutaj już podokładałam znowuż te takie z dziurkacza wzoreczki, klapeczka, klapeczka. I lecimy dalej. Ważne daty starałam się właśnie tak wyróżnić odbitką stempla, no i właśnie stemplami z datą. Jednak litery to ja mogę pisać, ale w cyfrach jeszcze nie jestem biegła, więc wolałam sobie je jednak odbić. Tutaj nie ma dużo, jest tylko właśnie taka jedna klapka. I zamykamy. Znowuż gruba strona. I tu się dzieje troszeczkę więcej. Mianowicie mamy upchnięte zdjęcia z narodzin wnusi. Jest imię, jest data urodzenia, też właśnie w stemplach poodbijana. No i kolejne strony, kolejna klapka. Mamy chrzest, klapeczka, no i zdjęcia. Znowuż ten papier w groszki i on zawsze musi być ozdobiony. Tutaj mamy zdjęcia kolejne z wyjazdu. Tutaj czeka jeszcze na prawidłową pisownię, bo nie wiem, jak się miejscowość pisze, więc muszę skonsultować. Tutaj jeszcze będzie podpis, jakiś, nie wiem, święta albo coś takiego, bo te zdjęcia są wszystkie jakby z jednego okresu. Tutaj miałam dużo zdjęć podobnych z rozpakowywania prezentu. Wszystkie były pionowe, więc stwierdziłam, że zrobię taki wodospad pionowy. Widzicie, to zdjęcie jest też jakby podklejone, żeby wyglądało spójnie. Skoro wszystkie zdjęcia są podklejone, no to na tym papierze kraftowym, no to ostatnie też. Tutaj mamy klapeczkę zapinaną na magnes, zamykaną. I tyle. Tu jest kolejna gruba wersja, ponieważ tu mieliśmy jedną wnuczkę, a tu mamy drugą wnuczkę. I strony są bardzo podobnie zbudowane, czyli u góry tutaj mamy klapkę, też jest imię, też jest data. I w środku mamy zdjęcia z chrztu. O,
oraz jakieś takie wspólne zdjęcia. Różne miks z różnych czasów i tutaj mamy jedną klapkę do góry, jedną klapkę na dół. No i w środku jest zdjęcie, ale też przyklejone nie tak na środku, tylko tak trochę z boku, żeby nie zasłaniać tej pięknej kwiatowej kompozycji, która tutaj jest. Tutaj się zastanawiałam, czy coś jakiś ozdobić. Może zanim jakbym przykleiła to zdjęcie, miałabym tą piękną koronkę, serwetkę z okładki, no ale nie miałam, a w sumie tu jest na pierwszym planie w zasadzie domek, więc myślę, że trochę spokoju się tutaj też przyda. Aha, już właśnie widzę, że nie... O, tak, tak, dobra, już wszystko jest dobrze. Tutaj mamy kieszeń, bardzo prostą, na kilka zdjęć dosłownie. Ona z jednej strony jakby mają zdjęcie, z drugiej strony jest mata i podpisane zdjęcie, połączenie mojej kaligrafii ze stemplami. Fajna czcionka, no ale tak jak mówię, że trzeba się jednak trochę namęczyć, żeby to wszystko, te odbitki literek czy cyferek porobić, więc szybciej było mi pisać te zdjęcia. No i znowu, miałam trochę miejsca, więc dorobiłam kompozycję. Tu już mamy ostatnią stronę. Tak jak mówiłam, znowu jest książeczka. Tutaj, co prawda, wszystko jest z tego samego wyjazdu, ale zdjęć było tak dużo, że zdecydowałam się właśnie zamiast klapek, klapeczek, flapeczek i różnych innych dziwnych rzeczy, znaczy no dziwnych, no ciekawych wiadomo, ale zdecydowałam się właśnie na książeczkę, bo zdjęć jest mnóstwo i niektóre są w poziomie, niektóre są w pionie, więc też jakby połączenie tego wszystkiego w całość, no to jednak stwierdziłam, że szybciej, znaczy, że po prostu wygodniej będzie, jeżeli dam to w książkę i najmniej miejsca mi to zajmie. Tutaj widzieliście, że właśnie jeszcze jest dodatkowy taki trik w postaci tej klapki w środku albumu. Ok, no i już strona taka okładkowa. Trzy zdjęcia, w zasadzie dwa są teraz. Jedno z drugiej strony obklejone papierem. Tutaj jest drugie zdjęcie, też z drugiej strony obklejone papierem. No i jest miejsce na trzecie zdjęcie. Nie wiem, czy będzie pionowe, czy będzie poziome, dlatego nie przygotowałam maty na nie. Może jeszcze to zrobię, ale póki co. Myślę, że nawet jak się przyklei bezpośrednio tutaj, albo może tutaj, no to nic się nie będzie działo. To też jest na magnes, tak jak już pewnie słyszeliście. Tył jest prosty, brakuje jeszcze tylko mojego podpisu. Okładka z brzegu wygląda tak. Oho, widzę, że dwa kolejne ziarenka padły ofiarą. Więc pewnie jeszcze trochę ich odpadnie. Natomiast, no słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się robi taki album, to widzę, że gadam już tyle, ile no prawie połowę tego, jakiego mam filmu dla Was przygotowanego. Ale co? No zapraszam. Zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się album podoba i mam nadzieję, że Was zainspiruje do zrobienia może nie takiego samego, bo wiadomo, że nie każdy ma różne potrzeby, ale może któreś rozwiązania, które są oczywiście powszechnie znane i lubiane, ale może zobaczyliście coś, co Was zainspirowało. A teraz już przestaję ględzić i pokazuję Wam materiały, z których zrobiłam ten album. Co będzie potrzebne. Rzeczy uzbierało się całkiem sporo, głównie przez to, jak bardzo zdobiona jest okładka, ale najważniejsze. Najważniejsze jest baza. Baza z papieru kraftowego, jednostronnie, znaczy on jest barwiony w masie. Jednostronnie chodzi mi o to, że jest jednokolorowy. Z jednej i z drugiej strony ma ten sam kolor. To było dla mnie bardzo ważne.
bo nie chciałam się zastanawiać, którą stronę jak przykleić, jeszcze kombinować, która będzie, nie wiem, jaśniejsza, która będzie ciemniejsza. Dlatego papier barwiony w masie, w kolorze, nie wiem, to jest brąz wielbłądzi, tak się nazywa. Z tego są moje strony. Obklejane tak naprawdę głównie tym bloczkiem 20,3 na 20,3 cm. To był też w sumie bardzo duża zaleta jakby w wyborze tych papierów. Ja już mi się nie mogę wysłowić po prostu. Dlatego ta kolekcja między innymi, bo miała właśnie już gotowe papiery 20 na 20, którymi można było po prostu obklejać karty bez przycinania dodatkowego jeszcze. Zużyłam na pewno dwa całe, wydaje mi się, że trzy, około trzech kolekcji. Na pewno trzecią zaczęłam. I użyłam też prawie całego bloczka 30 na 30. Tu jest sześć dwustronnych papierów. Myślę, że głównie ze względu na te książeczki, które chciałam, żeby były jakby obklejone z jednego kawałka. No ale też gdzieś tam mi trzeba było coś dokleić, a że miałam ten bloczek i tak, więc po prostu sobie z niego skorzystałam. Zostały mi, nie wiem, może dwie kartki całe, a tak to zużyłam. Użyłam też bloczków. To jest akurat do Junk Journala, natomiast tu są takie strony z kieszonkami, ale o ich akurat nie za bardzo używałam. Natomiast te dodatki, które tutaj mamy, widzicie, tagi, te takie bilety, ramka, zegary, które się gdzieś tam też pojawiły na stronach. I niestety nie mogłam znaleźć okładki, pewnie już ją pocięłam. Bloczku z kwiatkami. To, o jest, no proszę, nie wiem, no, trzy razy przewalałam te strony i nie mogłam znaleźć, a teraz proszę, voila. Więc mamy zestaw dodatków. Ja miałam wycięte swego czasu już kwiatki chyba po każdej jednej, jakby z każdego rodzaju strony miałam, no może oprócz tych wianków, miałam wycięte kwiatki. I całe szczęście, bo teraz po prostu sobie tylko brałam i dobierałam. No, zużyłam większość, ale jeszcze coś tam zostało. Miałam też zestaw tekturek. No, to jest kraftula, ale to są te tekturki takie grubsze tekturki, czyli dodatki właśnie na tekturze. Są super. Właśnie dodają od razu efektu 3D, nie trzeba gdzieś tam nadbudowywać sobie kompozycji, żeby to było wypukłe i są jeszcze tak pięknie zaokrąglone, wiecie, bo jak weźmiemy nawet sobie dobudujemy podbicie do jakiegoś tam, nie wiem, zegara czy czegoś, to on nie będzie takiego, nie będzie miał takich brzeszków takich zaokrąglonych, jak te tekturki mają. Dlatego czasem było mi szkoda jakby nie dodawać tych, już miałam na przykład za dużo, za wysoko było, a no, nie mogłam dodać tych, tylko tamte, więc było mi tak strasznie płasko. Dobra, odkładam zużyte już. Co jeszcze? Aha, z takich głównych rzeczy, no to wstążka. Wstążka Old Fashioned Ribbons, wydaje mi się. Matko, nie wiem, jaki to jest kolor, wybaczcie, bo mam kilka podobnych i po prostu albo to jest ecru, albo to jest jakieś coś. No, w każdym razie wstążka, która mi pasowała dość dobrze do tej kolekcji. Mamy jeszcze serwetki takie zwykłe, gdzieś tam w markecie można je dostać, które sobie po prostu cięłam na połówki i ozdabiałam nimi strony. Widzę, że się sypie wszystko. Tutaj wystaje, pcha się na pierwszy plan gumka do kleju, która no, nie uratowała mi głównej rzeczy. Czyli takiej okładki jednej z tego notysiku musiałam ją przykleić jeszcze raz, ale gdzieś tam jakieś drobniejsze rzeczy, no to fajnie się sprawdziła. Polecam.
Każda strona jest tuszowana. Używałam trzech distressów tak naprawdę. Forest Most, Moss, sorry, zielony. Gathered Twigs, brązowy. I jeszcze różowy Victorian Velvet. No, w zależności od tego, która to była strona i jaki miała, ojej, odcień, na przykład no, do tych czerwonych i różowych, no to dawałam różowy, natomiast do jakichś takich, no tutaj jak zielona była, no to zielony, no a do reszty mniej więcej brązowy. Też się starałam patrzeć, które cieniowania mamy tutaj na brzegach i po prostu do tego dobrać odpowiedni distress. Jak cieniowanie, no to no w sumie to używam chyba tylko do jednego tuszu, resztę jakieś tam gąbeczki inne. Dobrze, jeśli chodzi o okładkę jeszcze, to mamy tekturki Craft Uli. Widzicie, że moja 35 już zużyta. To jest numer 166. I one są duże. One są duże w centymetrach. 6 cm na 3,5 mniej więcej. Tam ma chyba nawet 4 cm, więc do albumu sprawdziła się świetnie. Do kartek raczej mniejsze Wam polecam. Z tekturek mamy jeszcze właśnie te takie coś, co ja nazwałam ryżykiem. To jest numer 794. No i te takie, nie wiem, listeczki, kwiatuszeczki, jak zwał, tak zwał, 525. Całe szczęście, że mam jeszcze drugie, bo zużyłam prawie wszystkie. Dobra. Mówiłam, że użyłam poza papierami, użyłam wstążek materiałowych. One się prezentują tak. Jak widzicie, tutaj jest bardzo jakby też podobny wzór do tych ornamentów, które tutaj są w zasadzie no bardzo, bardzo, bardzo podobne. Także no odcień co prawda tu jest fiolet jakiś, ale wiecie, to w niczym nie przeszkadza. W sumie tak patrzę na ten album i teraz nie widać tego wzoru w ogóle. Ale widać, że jest wstążka, widać kolor tej lnianej, czy jak ona tam ma wstążki. Robi to efekt fajny, więc jakby super. Jeśli chodzi o cyfrę, tą 35, liczbę 35, to ja ją pomalowałam taką farbką Rustic Brown Metallic Acrylic Paint, ok, czyli metaliczna farba akrylowa od Finavar. Rustic Brown, świetny kolor, tylko troszeczkę był za ciemny. Starałam się go rozjaśnić woskiem białe złoto z pentartu, natomiast no, nie do końca to działało. Raczej chyba woski do tego średnio, natomiast wzięłam moją niezawodną, nieśmiertelną farbkę złotą i po prostu tak gąbeczką potapowałam. Dzięki temu ta 35 się rozjaśniła i bardziej pasuje do tej drewnianej okładki. Każda strona jest zaokrąglona, znaczy no nie każda, każda klapka jest zaokrąglona. I tutaj użyłam sobie dziurkacza z We Are Memory Keepers. On ma 3 zaokrąglania i ja sobie używałam tego 4 mm. Chciałam jak najmniejsze mieć zaokrąglenie, tak żeby mi nie jakby zaoszczędzić papier, zyskać na miejscu, więc to najdrobniejsze, najmniejsze, najmniejszy promień. Super się sprawdził. No a jeśli mówimy o dziurkaczach, no to jeszcze dziurkacz z Wesen Creative, Wesen, nie wiem jak to się czytać, może Wesen, może Wesen Creative, ten wzorek, ja go kupiłam właśnie w sklepiku gości, mam nadzieję, że jeszcze jest, mi się udało go dostać na promocji. Więc fajnie, to chyba pierwszy raz go używałam, jestem bardzo szczęśliwa, że go mam. Bo takiego dużego dziurkacza jeszcze, to jest mój pierwszy, nie miałam takiego, miałam drobne, a tutaj właśnie super się sprawdził. Tak patrzę, co jeszcze z okładki. Z okładki oczywiście ta moja kuleczki tapioki,
drobnica, która się odkleja, ale spokojnie, będzie dobrze. No i te ryżyki, czyli te tekturki kraftuli, potraktowałam masą piaskową drobnoziarnistą z pentardy, tfu, z renesansu, sorry. Jest jej całkiem dużo jeszcze, więc dużo będę mogła jeszcze tych ryżyków zrobić. Dobra, i zostaje nam, słuchajcie, klej. No tutaj, kurczę, to jest klej introligatorski, który mam przelany do tej tuby, więc nie ma się co sugerować jakby wyglądem jego. Po prostu z wiaderka ciężko się używa. Zdjęcia przyklejałam na taśmę taką dwustronną. No, podpatrzyłam sposób u Oli. Całkiem chyba nieźle się trzyma. Podklejałam albo cztery na czterech rogach, albo jak było gdzieś w takim newralgicznym miejscu, gdzie wiedziałam, że może się odklejać, no to jeszcze na środku dawałam jeden. Natomiast jak były gdzieś tam chyba klapki jeszcze, albo do tych takich książeczek, no to wklejałam to klejem, żeby to się lepiej trzymało. Natomiast ta taśma całkiem nieźle sobie radziła. I już zbliżamy się do końca. Mamy tak, mamy tusz od Rangera z Archival czarny i on mi był potrzebny do tego, żeby odbijać sobie właśnie literki i cyfry. Ta sama czcionka i właśnie i litery i cyfry stąd. Te rameczki takie, które widzieliście właśnie na daty, no to tutaj były na przykład na tym daty urodzin wnuczków. Tutaj były imiona zarówno dzieci, jak i wnuków, wnucząt, wnuczek. A tutaj jakieś takie daty typu, w sumie śluby były dwa na tym na pewno. Takie dość ozdobne. A jak mi się nie chciało bawić w odbijanie, no to brush pen. Niezastąpiony, niezawodny. Mam nadzieję, że prędko się nie skończy. Służy mi już parę lat. Jest super. No i jeszcze moja resztka sznureczka takiego, nie wiem, no takiego jakby kraftowego, no nie? Nie wiem, słuchajcie, już szukam od paru miesięcy, jak mi się przypomni, bo widzę, że się kończy i jest no krucho. Za chwilę będzie rozpacz czarna, bo nie mam i nie wiem, gdzie kupić. Także jak wiecie, gdzie kupić taki sznurek, to dajcie mi koniecznie znać, bo w budowlanych mają tylko dratwy grube. Dobra, strasznie już długo gadam, więc nie przedłużając już ani minuty dłużej, zapraszam Was serdecznie na tutorial z robienia tego ogromniastego i pracochłonnego albumu. Jestem ciekawa, czy zgadniecie, ile godzin do tej pory nad nim spędziłam. Na początek wymierzyłam sobie strony i poprzecinałam je kwadratowo 21 na 21, czyli po prostu szerokość kartki A4. Patrzę jeszcze raz, jak to będzie wyglądać, jeżeli przyłożę ten kraftowy papier. No to ile mogę zagiąć moje klapeczki? No, okazało się, że tam około centymetra było przecięte, wtedy da się chwycić to, żeby jeszcze otworzyć. Natomiast jest to też wystarczająca szerokość, żeby ta klapka się dobrze trzymała. Układam sobie moje karty, te moje strony, w sensie dzielę te zdjęcia poszczególne, tak jak chcę mieć je poukładane. I niektóre właśnie ozdabiam sobie koronką, niektóre nie. Przy tych kartach jeszcze kwadratowych zorientowałam się, że kurczę, przecież jak moje bazowe strony, one nie powinny być kwadratowe, tylko prostokątne, bo przecież przy nich też muszę mieć coś, czym mogę przykleić tą stronę. No, niestety, jakoś mnie przyćmiło, jak sobie je przycinałam.
I szkoda mi było ich wyrzucać, dlatego wymyśliłam sobie inny sposób trzymania, który zobaczycie później. Myślę, że też jest całkiem okej, ponieważ i tak miałam mnóstwo klapek przyklejonych jakby z tych zewnętrznych stron, więc zamiast ukrywać te chowania wewnętrzne, no to też je odkryłam. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, co zrobię, ale no, i tak zobaczycie później. Tutaj nie pokazuję wszystkich stron, które jakby sobie wyobrażam, jakoś tam je zaplanowałam. Pokazuję tylko te ciekawsze i to, co widzicie w tym momencie, to jest książeczka. Chciałam ją zszyć ręcznie i też jakoś tak na świeżo zobaczyłam tutorial z Ela u Rękodzieło. Pozdrawiam cię, Elu, kochana. I Ela pokazywała, jak zszywa sobie żurnal, więc ja stwierdziłam, że ja zrobię tak samo. No, nie powiem, omęczyłam się z tym sposobem. Natomiast, żeby te strony były tak idealnie równe, drugą książkę zrobiłam inaczej. Już właśnie sobie chyba każdą z osobna stronę podziurkowałam. No i przyznaję, że ten sposób jest lepszy, ponieważ w tamtym, nie wiem, jakoś mi wyszło, że te dziurki były niedokładnie w tym miejscu, no i troszeczkę, wiecie, perfekcjonizm na tym ucierpiał. Natomiast przy tym sposobie, kiedy sobie złożymy tak idealnie, równo te strony i właśnie przedziurkujemy pozostałe tak samo jak tą pierwszą, nasz wzornik, no to mamy po prostu wszystkie dziury tak samo. Także polecam serdecznie. Tutaj widzicie, że zszywam sobie, nie wiedziałam dokładnie, jak mam to zszyć, żeby to się super trzymało, więc tak jakoś szyję tak spontanicznie. No i jakoś wyszło, w sumie się jeszcze nie rozleciało, więc mam nadzieję, że tak pozostanie. Potem oczywiście obkleiłam okładkę tego, żeby tych moich sznurowań nie było widać. No, a zdjęcia się mieszczą, więc super. Tutaj jeszcze tylko wyrównałam brzegi i tak kombinowałam z gilotyną, ale w sumie było tyle tych kartek, że przycięłam je po prostu nożykiem, a brzegi zaokrąglam tym samym dziurkaczem, w sensie 4 mm, ten promień 4 mm, czyli ten najmniejszy, który mam. Sobie układam zdjęcia, gdzie które mają być. Mam wrażenie, że i tak nawet jak to przyczepiłam, to potem jak już przyklejałam, to gdzieś mi tam poszło coś nie tak, bo właśnie zaczęłam przyklejać chyba te zdjęcia od pierwszej strony. Także no, były przygody. Tutaj widzicie te moje kieszoneczki koronkowe na karty, które są z rozpoczęcia szkoły, z zabaw choinkowych. Macie okazję zobaczyć, jak zrobiłam te takie, ojej, nie wiem, jak to nazwać, tagi, to takie trzymadła, za które się, takie katalogowe trzymadła. Jest na to profesjonalna nazwa w ogóle? Kojarzycie? No, nie wiem. To jest dziurkacz, który jest do robienia kopert, był w zestawie do robienia kopert i właśnie przypomniałam sobie o jego istnieniu, że w ten sposób właśnie mogę wyciąć takie dziury. No i to, co mi zostaje, to właśnie przycinam sobie jeszcze nożykiem. Ewentualnie, jak mi gdzieś tam róg jest niezaokrąglony dokładnie, no to przycinam nożyczkami. Myślę, że całkiem fajnie ten efekt wyszedł. No i mogę go spokojnie polecić. Także kolejna kartka taka. Karta ciekawsza pokazana. Tutaj mamy ten wodospad. Jeszcze wtedy nie planowałam, że podkleję tą najniższą kartę jakąś tam okładką. No, ale tak się udało. Tu się z kolei tworzy strona, która jest na chrzest, na narodziny chyba dziecka i tutaj chrzest też. Widzicie, jak to prototypowanie u mnie wygląda. Wszystko sobie spinaczami gdzieś tam przytrzymuję. Jeżeli wiem, że będę mieć dużo zdjęć, no to też odpowiedni margines daję, czyli jakby nie daję tak na płasko,
tej strony, tylko jeszcze takie dwa zagięcia jakby robię na stronie, czy 3/8 cala, przepraszam, 1/8 cala albo 2/8 cala, w zależności od tego, jak bardzo dużo zdjęć będziemy tam mieć, jak bardzo dużo warstw będziemy tam mieć. Tutaj kolejna kieszonka, tym razem nie przyklejona jakby na płasko, tylko ma takie skrzydełka dookoła. Nie za bardzo lubię ten sposób, bo właśnie zdjęcia wypadają z nich. Jeżeli nie mamy dużo zdjęć, których chcemy wsadzić, no to ta kieszonka spowoduje, że po prostu będą latać. No ale na tej chyba się udało w miarę. No i tyle, skrócona wersja planowania. I teraz co ja robię? Zrobiłam sobie, zobaczcie, takie... Kurczę, no jak to nazwać? Wkładki. Po prostu jedno skrzydełko tego paska będzie do jednej strony przyklejone, a drugie skrzydełko będzie przyklejone do drugiej. I mamy odstęp. Czyli coś, co w sumie mogłoby być hidden hinge'em, teraz mam wrażenie, że jest unhidden hinge'em. Czyli po prostu widocznym łączeniem. Ale tak jak mówiłam, z drugiej strony tych kart też mamy widoczne, jakby naklejone strony, więc po prostu jest symetrycznie tak naprawdę i zupełnie, zupełnie w niczym to nie przeszkadza, a zaoszczędziło moje karty, które już miałam powycinane, więc myślę, że poradziłam sobie, znalazłam rozwiązanie i jest całkiem ok. Tutaj taka uwaga tylko, że ten pasek, który robi odstęp na przed pierwszą i po ostatniej karcie, miał większy odstęp niż te pomiędzy tymi wewnętrznymi kartami. Po prostu, gdyby potrzeba było jeszcze jakiegoś tam, gdyby te karty się nie mieściły, no to chciałam, żeby miały odstęp z przodu albo z tyłu, żeby mogły się gdzieś tam poukładać w dowolnej dla siebie jakby konfiguracji. To, co widzicie teraz, to jakby proces już klejenia, przyklejania tych moich klapek, flapek, kieszonek i wszystkiego innego na stałe. Czyli wcześniej miałam wszystko przyczepione spinaczami, teraz przyklejam to klejem. Nie wiem, czy to nie było dokładanie sobie roboty, być może było, natomiast nie klejąc jeszcze wcześniej tego na stałe, miałam możliwość zmiany czegoś, jeżeli by mi się gdzieś tam po drodze okazało, że coś tutaj nie do końca dobrze poukładałam, rozplanowałam, no to wtedy miałam taką możliwość. Aczkolwiek, no mówię, teraz jak się na to patrzy na przykład, no to myślę, Boże, po co ja to robiłam najpierw spinaczami, a teraz to przyklejam i robota głupiego jakby dwa razy. No, nie był to album dla mnie, jest to album na wydanie, dlatego zależało mi na tym, żeby był zrobiony w miarę bez większych pomyłek i wtop. Tutaj sobie te właśnie moje odstępy przyklejam, czyli wzięłam kartkę, która jest jakby na szerokość całego tego mojego albumu, no i do tej kartki przyklejam właśnie te moje paseczki z odstępami, no a do tych skrzydełek przyklejam karty. Klapki, klapeczki. Ja sobie lubię też zaznaczyć, napisać ołówkiem. Jeżeli gdzieś ma być magnes, to lubię jakby sobie napisać, że tutaj ma być magnes, bo potem często zapominam o tym i jak już obkleję to papierem, no to się robi problem, bo trzeba obklejać albo kombinować albo coś. Więc tu jest takie szybkie przejrzenie jeszcze, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest przyklejone. I jeżeli jest, no to wtedy ok. Jest super, wiem, że moja baza działa dobrze, no i teraz magnesiki. Tutaj okazało się, że potrzebuję tak dużo magnesów,
że mi się skończyły. Po prostu musiałam zamówić na prędce nowe magnesy. Już mam po prostu chyba po setce z kilku rozmiarów, więc mam nadzieję, że przynajmniej na jakiś czas mi wystarczą. Natomiast, no właśnie, albo tutaj przyklejałam od razu te magnesy, albo sobie pisałam, że tutaj ma być magnes, więc jakby nie zaklej kraftowym papierem, znaczy skrapowym papierem, nie zaklej tutaj tej strony, bo będzie problem. No i tak sobie lecimy po tych magnesikach. Przyklejam, znaczy zaznaczam je też, żeby klapki się trzymały, żeby te strony się trzymały. Taką kolejną rzeczą, o której zdarza mi się zapomnieć, to wstążki. Też mi się, no, przyłapuję się czasem na tym, że kurczę, tutaj mam klapkę, stronę, którą trzeba otworzyć, no ale za coś ją trzeba chwycić, albo chociaż wiadomo, że można chwycić za całą wysokość, tak, ale, no, użytkownik, który jest. No nie skrapuje, tak? Więc niekoniecznie wie, że to coś się tam otwiera. No to fajnie by było dać mu jakąś wstążkę chociaż, żeby wiedział. Więc mi się często zapomina, żeby tam jakąś wstążkę przyklejać. Jak album, tą bazę mam już gotową, no to docinam sobie i planuję te karty właśnie skrapowym papierem obklejać. No i staram się te wzory jakoś dopasować tak do siebie, żeby w miarę ze sobą grały, prawda, tak kolorystycznie, żeby te też wzory się nie powtarzały zbyt często. Jak widzicie, przycięłam sobie karty, tak jakby zaokrągliłam te, które się otwierają, żeby te rogi się nie niszczyły, to też jakby je zaokrągliłam tym 4-milimetrowym dziurkaczem. No i nie planowałam w sumie wcześniej tuszować tych stron, ale stwierdziłam, że zdecydowanie ładniej wyglądają, dlatego tuszę Distress użyłam. No i tutaj właśnie przyklejanie wstążeczki. Mówiłam już wcześniej, że jakby dopasowywałam kolor Distressa do koloru strony, więc i mamy i zielone, i brązowe, i różowe. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. No i też jakby, żeby Was nie zanudzać, no to nie pokazuję jakby wszystkich stron, no bo nie ma tutaj jakby nic skomplikowanego, no przyklejamy po prostu, przyklejamy stronę. Tutaj to, co robię, to jest belly band, też ponieważ moje paski miały tą samą wysokość, co jakby strony, nie chciałam zużywać kolejnych jakby kartek, żeby wycinać takie specjalne, ten pasek do belly bandu, no to po prostu z jednej i z drugiej strony dokleiłam mu skrzydełka i całkowicie jest to jakby wystarczające i estetyczne i nic się jakby nie dzieje, że tutaj nie wycięliśmy skrzydełek i paska z jednego kawałka, tylko po prostu skrzydełka są osobno. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby ten papier po prostu na brzegach nie robił krzywdy palcom, żeby się nie dało przeciąć. A jeżeli o to zadbamy, no to wydaje mi się, że jest. Wszystko jest ok. Tutaj te skrzydełka przyklejam jakby od spodu kartki. No tak, żeby była od tej góry, żeby było więcej miejsca, żeby moja książeczka miała całkowitą swobodę z góry i z dołu, czy gdzieś tam może się przesuwać, poruszać i tak dalej. Natomiast to, co robię zawsze z belly bandami, to używam magnesów, też żeby się ta książka, jeżeli przekładamy tą stronę, gdzieś tam ten album ruszamy, no to żeby mi ta książeczka czy zdjęcia nie powypadały, tylko po prostu daję magnesy od góry, od dołu i wtedy książka siedzi na swoim miejscu, nic się z nią nie dzieje. Tak jak mówiłam wcześniej, książeczka jest obklejona z dwóch stron. Zapomniałam potuszować papieru wcześniej.
Więc tuszuję strony, brzegi teraz. No i tyle. Zostaje tylko ozdobienie tego belibandu jakby z góry. Tutaj już nauczona na własnych błędach tuszuję przed przyklejeniem. No i oczywiście jeszcze magnesy. Nie mam magnesów, więc tylko sobie zapisuję, żeby o nich nie zapomnieć. Kolejne strony, kolejne wstążeczki. No i karty już podpisane kaligrafią, mniej lub bardziej udaną, ale są. No i sprawdzam sobie, czy te karty, jeżeli ja je powkładam do środka, do tych kieszonek, to czy one mi będą dobrze pasować, nie będą wystawać, czy będą estetycznie wyglądać. Kieszonki sobie smaruję od dołu, tak żebyśmy mieli, żeby jakby ta górna i środkowa kieszonka, żeby jeżeli włożymy karty, no to żeby ona się nie tarła gdzieś tam do samego dołu, tylko zatrzymała się jakby na początku na dole, ale poszczególnej kieszonki, a nie tej na samym samiutkim dole. Tutaj z kolei mamy karty, kieszonki, które no tam są zdjęcia dzieci po urodzeniu. No i tutaj nie robię już skrzydełek. Tutaj te kieszonki moje są na tyle duże, że spokojnie jakby włożę zdjęcia do nich, a nie na płasko, po prostu na płasko. Także jak widzicie, różne metody klejenia stosuję. Czasami dodaję skrzydełka, czasami nie. W zależności od tego, jak ile chcę zdjęć wsadzić, jak głęboka ma być ta kieszonka. No proszę, moje zasoby magnesów już doszły, więc mogę przyklejać spokojnie te kieszonki. Testuję sobie, które magnesy w ogóle utrzymają mi tą całą książeczkę, jeszcze wypełnioną zdjęciami, więc wiecie, tam jest bardzo dużo warstw papieru i no, całkiem grube magnesy musiałam użyć, żeby były w stanie mi tę książkę przytrzymać. Ale się udało, oczywiście. Jak magnesy mamy przyklejone, no to można przyklejać stronę. Tutaj się okazało, że no, te magnesy, które mam na górze, one robią dość sporą, grubą warstwę i po prostu bardzo by się wybrzuszyłoby papier. Dlatego postanowiłam podbudować troszeczkę na grubości całość. Nie wiem, nie wiem czy rozumiecie jakby, ale o co chodzi. W sensie zostawiłam sobie dziurki na te magnesy, natomiast dołożyłam z trzy warstwy tego kraftowego papieru, tak żeby po prostu właśnie była grubość. Super, że to pokazałam, chociaż na ułamek sekundy. Ale tak samo zrobiłam z drugim bellybandem. Też nie jest na płasko przyklejony, tylko właśnie ma tam takie podbicie, dystans po prostu.
Tutaj widać, że robię sobie przygotowanie do wodospadu. To jest ten wodospad świąteczny. No i nacinam sobie papier jakby od spodu, tak żeby móc wsadzić skrzydełka od tych klapek. No i jak wyrównam, wymierzę, no to wtedy można przyklejać. Dla pewności przyklejam taśmą, ale też klejem, żeby w razie czego jeszcze móc poprzesuwać, gdyby była taka potrzeba. I jak przykleję te skrzydełka, oczywiście magnesiki się przydadzą, żeby to lepiej trzymać. Natomiast zawsze też przyklejam jeszcze od spodu te skrzydełka, bo wiecie, mamy je nacięte, mamy te dziury, więc żeby nam się ten papier gdzieś tam nie rozszarpał, no to dla bezpieczeństwa od spodu też zaklejam to taśmą, szeroką taśmą dwustronną. O, właśnie taką. Album już się trochę gruby zrobił, więc jakby operowanie na tych kartach, przyklejanie tych papierów, no nie jest jakby zbyt szczęśliwe i troszeczkę jest, no powiedzmy, problematyczne. No ale tak to bywa przy takich albumach. Tutaj kolejna kieszonka. Początkowo w sumie planowałam, że ja tam przykleję zdjęcie z przodu tej kieszonki, nawet specjalnie była tak wymierzana, natomiast potem zapomniałam o tym i ją po prostu przycięłam, ale wydaje mi się, że koniec końców też wyszła całkiem nieźle. Przynajmniej te trzy zdjęcia, trzy maty ze zdjęciami weszły do środka, więc się nie przesuwają tej luźnej kieszonce, a mogłam zbudować tam kompozycję i zrobiło się jakby bardziej ozdobnie. Tutaj cały czas zobaczycie, że na spinaczach mam tą ostatnią stronę, ostatnią i pierwszą. To są strony okładkowe, czyli ja ich jeszcze nie przykleiłam, ponieważ no najpierw trzeba zrobić jeszcze bazę właśnie okładkową, tak? Czyli okładki przednią, boczną i tylną, tak? Okładka boczna, bardzo, grzbiet. I dopiero potem na sam koniec będą te strony przyklejane, jak tam wyjdzie. No i tutaj jest powtórka jakby z Belly Bandu, ta sama historia. Dorobiłam skrzydełka, zaznaczam sobie, gdzie mają być przyklejone, montuję tam taśmę, klej i tak, żeby się trzymały. No i potem oczywiście magnesy. Tutaj chyba wypróbowałam inne rozmiary magnesów niż na tamtym Belly Bandzie. Chyba troszeczkę cieńsze, żeby jednak no, ta książeczka się trzymała, natomiast no, nie aż tak mocno jak ta pierwsza. No i widzicie, że znów jakby zapomniałam sobie stronę potuszować, ale nadrobiłam. No i skoro już tutaj miałam magnesy, no to mogłam od razu tą stronę przyklejać. A z tym paskiem zrobiłam dokładnie to samo, co z poprzednim, czyli po prostu nadłożyłam warstw papieru, tak żeby się wyrównała wysokość do magnesów. Kombinowałam mocno z papierami, które tutaj przykleić. I miałam nawet pomysł, żeby taką kwadratową serwetkę dookoła zrobić, no ale no nie, jednak całe szczęście zrezygnowałam z tego pomysłu i poszłam w papier, który się odróżnia od dość znacznie od tej warstwy pod spodem. Myślę, że efekt jest o wiele
o wiele lepszy, niż gdybyśmy mieli taką kwadratową serwę. Tutaj różnica jest taka właśnie, że mamy ten, że to zdjęcie jest jakby na samej górze jeszcze, a książeczka jest pod spodem. I postanowiłam je troszeczkę podbić, żeby jednak się wyróżniało i też, żeby ta książeczka, która będzie wchodzić, żeby przypadkiem nam nie zahaczała o to zdjęcie, żeby ono było wystarczająco wysoko, by po prostu ona nigdzie tam nam nie zawadziła. Druga książeczka gotowa, więc obklejam ją sobie. Co prawda tutaj z kolei zapomniałam, że w niej akurat zdjęcia chciałam przykleić również na przód i tył, czyli na te jakby okładki, tak? I tak naprawdę nie potrzebowałam jej obklejać z zewnątrz tym papierem. W zupełności by wystarczyło, gdyby tam była kraftowe strony. No ale no już trudno obdzierać, no bez sensu. Tutaj na tej stronie okładkowej, jakby tej tylnej, też jest wodospad, więc musiałam sobie to jakby też przyciąć odpowiednio. Widzicie, że ta dolna strona jest pozioma, górna jest pionowa, więc no, te nacięcia musiały być też odpowiednie, też wyrównane do środka. Równe. Natomiast no, zasada taka sama jak wcześniej. Nacinam, przyklejam i zaklejam. Tak naprawdę dzięki temu nic nam się nie rozszarpie, nie rozerwie nawet przez przypadek i trzyma się mocno. Tutaj też dokładam magnesy, magnesiki można by w zasadzie powiedzieć, bo one mają dosłownie chyba pół centymetra średnicy. Takie najdrobniejsze, naprawdę. No i proszę Państwa, nowy rozdział, czyli okładka. Okładka jest no, hardkorowa, bym powiedziała. Tutaj skorzystałam właśnie z tego tutoriala. Zdaje się, że laboratorium papieru, to już wspominałam. No i zobaczycie tak w skrócie, jakby jak to zrobić. Fajny patent z tą linijką, żeby sobie przyłożyć, tak żeby nam te strony były równo, tak? Nie gdzieś tam się nie pogubiły nam milimetry. Czyli ten papier w środku to jest po prostu kraftowy papier, a na brzeg użyłam tektury. No widzicie, on się fajnie się wygina, natomiast no, żeby dołożyć mu troszeczkę grubości, to przykleiłam dwa paski papieru. Myślę, że jeden pasek by spokojnie wystarczył, ponieważ i tak przyklejałam tam jeszcze zarówno okładkę, jak i warstwę skrapowego papieru ozdobnego, więc no on już sam też by zrobił taką dodatkową grubość i to jest wystarczająca grubość. Czyli jakby dwie, no w sumie trzy warstwy, 220-250 gram, spokojnie. W tym momencie wydaje mi się, że jest troszeczkę za sztywno, no nic już jakby z tym nie poradzę, jest oczywiście ok. Natomiast no jakby była właśnie troszeczkę cieniej jakby było, to by się nic nie stało. Tutaj, ponieważ mi się ten brzeżek mi się tak nie do końca chciał naginać, to ja sobie go przebigowałam. Co pół cala, zdaje mi się. Ale to tak bardziej chodziło o to, żeby było w równych odstępach, czyli po prostu wymierzyłam, ile to ma i na jak to mogę podzielić w miarę równo. Tak, żeby się to tak fajnie zaokrąglało. No i jak już to miałam, no to wciągnęłam sobie okładkę i po prostu ją przykleiłam. I przyklejałam ją na taśmę PET.
To, o czym wspominałam, mogłabym jeszcze jakby od tej zewnętrznej strony, od tej okładkowej, śliskiej, tam tą taśmę jeszcze jakby na wysokość wzdłuż boczków zastosować. Wtedy jakoś tak, no nie byłoby przestrzeni jakiejś takiej wielkiej. No ale no cóż, uczymy się i następny raz po prostu będę wiedzieć. Tutaj chcąc właśnie jakoś tak po skosie to troszeczkę pozaginać, to no to poprzycinałam sobie to i zobaczcie, że tak właśnie zagięłam, czyli jakby wycięłam takie trójkąciki i po prostu troszeczkę te okładki, te brzeszki jeszcze tak po skosie zagięłam. No bo wiecie, jakbym to miała jakby na równo, no to gdzieś by się tam zawsze milimetr wypsnął i byłoby brzydko. A tak to jest po skosie z dwóch stron, jest pięknie, wszystko się chowa, jest super. To, gdzie mam przyklejoną tą taśmę, no to możecie zobaczyć, tak żeby się wszystko fajnie trzymało i nigdzie jakby nie wystawało. No i ponieważ jakby na zewnątrz mamy dechy, no to od środka też stwierdziłam, że przykleję dechy. Będzie wyglądać jakby bardzo spójnie i myślę, że bardzo, bardzo fajny efekt się dzięki temu uzyskało. No i powiem wam, że najgorsza część, czyli przyklejanie tego środka do tych okładek, no to jest kosmos. Zobaczycie tylko z jednej strony, drugą nie dałam rady, bo po prostu całą głowę miałabym w kamerze i tak byście nic nie zobaczyli. Polecam wam natomiast właśnie tamten tutorial, bo jest po prostu świetnie, świetnie to nagrane. A ja nie będę tutaj mówić, że to jest mój pomysł i sobie brać, nie wiem, jak to się mówi, zasługi, no po prostu. Tak, już widzicie, że i tak już wchodzę z kawałkiem głowy w tą kamerę, no jest dramat. Ale właśnie widzicie, że też jakby ta strona jest też obklejona deskami, czyli mamy cały środeczek jest deskami, zewnętrz jest deskami. Super, no. I właśnie tutaj, gdzie teraz przejeżdżam tą kością, to mogłaby być taśma. No i słuchajcie, część ostatnia na tym etapie, czyli przyklejanie tych stron okładkowych. Czyli jak już mamy całą bazę jakby zbudowaną, no to teraz jakby kropka nad i możemy przyklejać te nasze okładeczki, obklejać je papierami, jeżeli jeszcze tam tego nie zrobiliśmy, a jak widać nie zrobiliśmy, ale nadrobimy. No i ostatnia też strona, dzięki temu jest super, jest pięknie. Przejrzałam sobie jeszcze ten album, właśnie bez zdjęć i bez okładki. Tutaj miałam nagrane to jakby z gadaniem, ale stwierdziłam, że no nie ma co tyle gadać, dlatego będzie taki troszeczkę przyspieszone przelecenie po tym albumie, jak on wygląda jeszcze bez zdjęć. Jaka jest jakby różnica? Tutaj te kieszonki, jak widzicie, z jednej strony obklejone papierem, z drugiej strony nie. Te elementy, które zostają kraftowe, no to w całości będą jakby obklejone zdjęciami. Także nic się nie ma co przejmować. Widzicie, że ozdób jeszcze nie ma w ogóle żadnych jakichś tam kwiatków, tagów, niczego. To dopiero będę robiłam, jak przykleję, przykleiłam zdjęcia.
Wstążki są wszędzie, są znakiem rozpoznawczym, gdzie trzeba pociągnąć, żeby otworzyć. No i tyle. No, jest grubość. Starałam się właśnie zawsze zrobić ten dystans. Mi się album ten strasznie podobał, zwłaszcza bez zdjęć. Mówiłam już wielokrotnie, że te albumy, te papiery są po prostu przecudne i ja jestem nimi zachwycona. Także no, super, super, że miałam okazję z nich zrobić album i na nich pracować. No bo są po prostu przepiękne, no. I nie mówię dlatego, że mi za to płacą. Naprawdę są super. Bardzo, bardzo w moim guście. Tutaj kieszoneczka z tymi matami. Tak, właśnie. Zdaje się, że wspominam tutaj o tych skrzydełkach, no ale cóż. Wycięłam wam dźwięk, bo wydaje mi się, że już i tak za długo ten filmik trwa, więc nie ma sensu. Nie ma sensu się powtarzać, moi drodzy. W zasadzie o wszystkim, co chciałam wam tutaj powiedzieć, powiedziałam na początku. Także ileż można razy słuchać tego samego, rozumiecie? Dobra, i doszliśmy do okładki. A tutaj są te klapki podklejone z jednej strony papierem. No, także myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Przypomniałam sobie, że miałam robić jeszcze zamknięcie, właśnie jakieś takie na wstążkę, zamknięcie tego albumu. No, ale oczywiście zapomniałam na odpowiednim etapie, więc będzie no, bez zapięcia. A to, co teraz możecie oglądać, to po prostu ozdabianie okładki. Dostałam w wymiance taką piękną, dużą serwetkę, nie jedną zresztą. I od razu jak przyszła, to myślałam, że będzie super do tego albumu. No, tutaj przynajmniej będziecie widzieć od razu, jakie są te elementy po kolei. Nawet jeżeli coś zostało zasłonięte, no to teraz przynajmniej widać, gdzie to wszystko jest. Też paski tuszowane. Widzieliście, że zbudowałam jakby taką trochę 3D tą kompozycję, bo ta druga wstążka była przyklejona właśnie na podbiciu. Te paski też przyklejam na tekturze albo papierze skrapowym, w zależności od tego, jak wysoko chcę je mieć naklejone, jak bardzo chcę, żeby się odróżniały od tła. Czasem przykleję jeden, czasem przykleję dwa paski, no ale z grubsza, tak żeby to jakoś tam wyglądało i żeby było w miarę przestrzennie. I coś, czego nie robiłam w środku albumu, bo stwierdziłam, że po prostu zajmie mi to za dużo czasu i też chciałam, żeby ten album był no, w miarę jakby elegancki, czyli strzępienie papieru. Tutaj zobaczcie, że na okładce pozwoliłam sobie wystrzępić te paski papieru, które przyklejam. Natomiast w środku albumu one wystrzępione nie są, te kartki są po prostu płaskie. Zastanawiałam się, czy to jakoś tam nie zaburzy spójności, powiedzmy, no bo tu strzępienia, tam brak strzępień, no to jak to tak? Ale chyba przeżyjemy z tym, wydaje mi się. Taki akcent na okładce jest fajny, dodaje smaczku, no a strony, lepiej żeby się tam z nich nic nie sypało i żeby przetrwały jak najdłużej. Moje cyferki z tekturek Craft Uli. No, troszeczkę przejście z nimi miałam, bo wymalowałam je na brązowo, ale w sumie no za bardzo się były za ciemne, więc potem potraktowałam je jeszcze moją nieśmiertelną farbką złotą, dobrą na wszystko.
No, także dała radę. Cyferki są super. Bardzo się starałam, żeby ta kompozycja była bogata. Dawno nie robiłam takiej ozdobnej okładki. Staram się jednak okładki albumów robić no takie w miarę płaskie, chociaż jak tak sobie teraz przypominam, to może nie wszystkie, niekoniecznie. Natomiast, no wiecie, jak trzymamy albumy gdzieś tam na półce obok, nie wiem, książek czy czegoś, no to mogą się zniszczyć te nasze ozdobne okładki, aczkolwiek zawsze to jest taki efekt wow, ta okładka ozdobna. Natomiast, no tutaj chciałam, żeby się coś działo, żeby to jednak. Może nie za dużo, bo żeby też nie podpadało, nie poniszczyło się, natomiast no, zależało mi, żeby było na bogato. Zwróćcie tylko uwagę, że tą tekturkę, te tekturki staram się z każdej strony wymalować, czyli te brzegi wąziusieńkie też, żeby one były brązowe, a żeby nam tam tekturka nie prześwitywała. Troszeczkę było z tym zabawy, ale myślę, że efekt wart tej pracy. Cyferki sobie gdzieś tam podeschły. No, próbowałam coś tam z tą pastą kameleonową robić, ale chyba stosuję ją do złych rzeczy, bo generalnie no, tutaj efektu nie zrobiła jakaś taka. Troszeczkę może rozjaśniła, ale jakby nie wystarczająco jeszcze, więc no cóż, farbka złota. Potem poszła w ruch. Tutaj nawet tuszami próbuję coś zdziałać, żeby nadać jakby charakteru tym cyferkom, żeby one nie były takie 2D, takie płaskie, tylko żeby tam się coś działo na nich. Jak widać, na okładce dzieje się jeszcze za mało. Trzeba dodać różnych tagusiów i innych cudów. Jeszcze przecież kwiatki przed nami. Więc po prostu upychałam te kwiatki, gdzie mogłam. Oczywiście dawałam je właśnie na samym końcu, żeby zrobiły taką kropeczkę nad i. Czy te większe elementy, które miałam, czy to te karty, czy ten zegar, czy tego taga, no to one poszły na sam początek, natomiast potem jest wypełnianie tej kompozycji kwiatkami. Kwiatkami różnymi, no bo i papierowe tutaj poszły w ruch, i widzicie też te tekturkowe z Craft Uli i przeciągnięte pastą piaskową. I zostawione po prostu na surowo. Także no, wszystkie jakby typy tutaj sobie wykorzystałam. No i fajnie, no tak jest bogato, ślankowo, fajowo. Mi się podoba. Jestem ciekawa, czy wam też, czy lubicie takie klimaty. To taki styl prac. No i ponownie pytanie, czy ile myślicie godzin spędziłam nad tym albumem? Możecie dawać w komentarzu, powinnam tutaj jakąś loterię zrobić. Kto będzie najbliżej, to dostanie nagrodę. Nie wiem, to w sumie. Nie mogę chyba takich konkursów organizować dla sklepiku Gosi, ale pomyślimy, pomyślimy. Kurczę, powiem wam, że urocze są te kwiatki, takie przezroczyste. Znaczy, no, że tylko kontury są. No, super, strasznie
Widzę, fajny efekt robią, bo coś jest, ale nie przytłaczają tej pracy. Jakby były pełne, no nie, no to by było tak dużo tej teksturki. A dzięki temu, że jest tylko sam kontur, no to jest super. Widzicie tą moją pastę, masę piaskową, którą traktuję te takie, ja je nazywam ryżykami. No, kurczę, strasznie też się lubię. Bardzo fajną robotę robią z tą pastą. Tutaj mi się nie chciało w ogóle czekać, aż ona wyschnie, więc ja tak po prostu pomalowałam, dobra, siup, przyklejam, nie? I do widzenia. Więc troszeczkę tej pasty mi tam w pewnym momencie zeszło z tych kwiatuszków. No już trudno, ale byłam niecierpliwa już naprawdę. Bardzo, bardzo dużo czasu spędziłam nad tym albumem i chciałam tą okładkę wykończyć. Za jednym zamachem, żeby była gotowa, więc nie było czasu na to, żeby czekać, aż to wyschnie. Albo suszyć nagrzewnicą. O, widzicie, tutaj jeszcze na żywym organizmie poprawiam, bo zeszło, no to cóż. No. No, cwerki mi podeschły, więc też mogłam je jakoś tam przykleić już. I w sumie zastanawiałam się, czy na żel medium, czy na klej. Właśnie najpierw stwierdziłam, że na klej na płasko, a potem sobie pomyślałam, że w sumie to może też by je tak podbić troszeczkę, żeby się wyróżniały z tego tła, żeby miały jeszcze właśnie swój cień. Więc używam resztek z tych tekturek, które są z zestawu Craftoklocka. One tam, no nie wiem, parę dobrych milimetrów mają. Więc starałam się tak w miarę każdą część tej cyferki, tych cyferek podkleić, żeby no, nie zniszczyły się, prawda? No ale oczywiście, żeby nie wystawało nic. No i przykleiłam cyferki, to się okazało, że kwiatków jest za mało. Oh. Bardzo się obawiałam, że ta kompozycja mi gdzieś z któregoś brzegu, rogu, miejsca wyjdzie taka, no, chciałam powiedzieć niesymetryczna, ale to no, nie o to chodziło, żeby była symetryczna, tylko po prostu, żeby z jednej strony jedna strona nie przeciążyła drugiej. Wiecie, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że po prostu jakiś balans musi być gdzieś, jakaś równowaga. O, tak, może to jest lepsze słowo, żeby była właśnie równowaga. No i też. Coś, co na koniec jeszcze dokładałam, to te kuleczki, topioki malutkie, które gdzieś tam właśnie do tej okładki się schowały, ale prawdopodobnie mi się filmik uciął w tym momencie, więc niestety nie zobaczyliście. Natomiast to co widzicie tutaj, no to ozdabianie albumu w środku. I można powiedzieć, że trochę niefortunnie to zrobiłam, że okładkę powinnam na samym końcu, bo teraz mi się ona rozwali. Tak, obawiałam się tego, że jak będę przyklejać do środka, to gdzieś mi się te na przykład kuleczki posypią, kwiatki połamią itd., itd. Natomiast, tak jak mówiłam Wam wcześniej, odpadła mi dosłownie jedna kulka. Jestem w szoku, ale takim pozytywnym szoku. Tutaj, no też już o tym wspominałam, że tam, gdzie były te strony takie te zielone strony z białymi kropkami, no to na nich używałam najwięcej ozdób. Są najskromniejsze, więc no, więc po prostu chciałam je jakoś tam zakryć, a tutaj, gdzie mamy dużo kwiatków, no to niekoniecznie. Nie chciałam też zbyt dużo warstw dokładać. Dodaję gdzieniegdzie właśnie jakieś pojedyncze kwiatuszki,
albo te serwetki. Jeżeli chcę coś podpisać, no to albo piszę to ręcznie, albo odbijam stempel z ramką i odbijam cyferki z datą na przykład. No i chyba całkiem nieźle to wychodzi. Te kompozycje w sumie były bardzo proste. To była serwetka, jakieś dwa takie tagusie albo bileciki, z jeden, dwa kwiatki i w zasadzie tyle. Też, żeby nie dodawać jakiejś specjalnej grubości, żeby tylko coś tam symbolicznie jakoś zaznaczyć. Ewentualnie właśnie, żeby można było mieć jakiegoś tagusia, na którym można zapisać na przykład Grecja. Tutaj bardzo przepraszam, że tego nie widać w kamerze. Zapomniałam się, że jest, no, że muszę się pilnować z tym. Opamiętam się, obiecuję. Ta kieszonka była takim fajnym miejscem, w którym można było coś takiego większego zbudować. Nie tylko właśnie te dwa tagi na krzyż i kwiatek, tylko coś takiego, no może takiego kartkowego trochę, layoutowego bym powiedziała. Więc no bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że w sumie miałam kilka takich miejsc, w którym mogłam coś takiego zrobić. Od dawna w sumie marzyłam, żeby właśnie albumy zdobić bardziej, żeby coś się tam w nich więcej działo, i tutaj miałam taką okazję, także bardzo, bardzo fajnie. Zielona strona z białymi kropkami, także wiecie, co się będzie działo. Trzeba zasłonić te kropki, trzeba dodać jakąś koronkę. Jakąś serwetkę i bilety i kwiatki. Nie może tak być, że strona bez kwiatków. Strona bez kwiatków to jest strona stracona. Nie wiem tylko, co pan mąż na to, jak mu się będzie podobać, ale tutaj na przykład właśnie jest strona bez kwiatków. No dobra, na tagu są kwiatki. Ale no wiecie, bo tam na tym zdjęciu są panowie, więc no, nie mają kwiatków, także nie tak, że nie mam wyrozumiałości zupełnie. Tutaj moje stempelki, rameczki odbite stempelkami. I taka zabawa z tym albumem. Myślę, że efekt jest okej. Matko, już tyle razy powiedziałam, że ten efekt jest zadowalający, że jestem zadowolona, że aż chyba trzeba zamilknąć wreszcie. Ale słuchajcie, zbliżamy się do końca tego filmu. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie był za szybki, że czegoś się dowiedzieliście, że jakoś tam Was zainspirowałam. Jeżeli coś jest niejasne, chcecie o coś dopytać, no to piszcie śmiało, staram się monitorować komentarze na bieżąco i odpisywać, także serdecznie
Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Życzę Wam jak zawsze miłego dnia. I skrapowania, moi drodzy. I teraz jeszcze będzie 5 minut kolejnych. Ja się już tutaj prawie pożegnałam. Nie no, słuchajcie, to już naprawdę ostatnie strony, także chociaż raz skończę o czasie przed muzyczką końcową. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was. Pa, pa! Thank you.